publiczne. Międzynarodowy funkcjonariusze policji jawnej, tajnej. Wiecie wy, żołnierze, bo macie przecież informacje z pierwszej ręki, ale oto Wojsko Polskie jest kierowane do zakładania zrębów tego COVID-łagru dla wszystkich Polaków. Proszę się uciszyć z tym komunikatem, proszę to wreszcie wyłączyć. Do stolicy, do Śródmieścia. Przybywajcie ucieszyć się tą manifestacją wolności i poszanowania prawa. Nie jesteśmy anarchistami, jesteśmy legalistami. To my domagamy się, żeby prawo i sprawiedliwość. Przepraszam za słowa. Nic nie odbierze nam. Dziś, nie skończy się jutro. To nie będzie tak, że pod wrażeniem naszej manifestacji wyjdą tutaj ci łajdacy i powtarzam, przestępcy, zbrodniarze i przeproszą. Nie, to się nie stanie. W latach 80., szanowni państwo, wielu Polaków miało tę werwę, miało tę wolę wystąpienia z głosem odrębnym. Ale kiedy przyszła krytyczna chwila, kiedy było już po stanie wojennym, to się pogubili.
to się pogubili, stracili się z oczu. Więc my zachowajmy tę werwę, zachowajmy to ostre spojrzenie na rzeczywistość. Nie dajmy się antagonizować, nie dajmy napuszczać tych, którzy walczą o prawa fitnessu, na tych, którzy walczą o prawa Kościoła. Nie dajmy się na siebie napuszczać. Wszyscy razem tracimy wolność.